Na tym filmie chciałbym troszkę porozmawiać na temat wakacji All Inclusive Resort i na Hawajach. Czym te wakacje się w ogóle różnią, a różnią się bardzo dużo. Także ja na Hawajach zawsze byłem zadowolony, miałem wolną rękę, a tutaj All Inclusive Resort, wszystko obliczone, że tutaj będzie, macie, tu jest dużo jedzenia, wszystkiego, ale za dużo tego jedzenia i to nie jest dobre na wakacje. Na wakacje nie powinno się za dużo jeść, a raczej więcej chodzić, więcej ruchu. Dlatego wakacje na Kubie nie były zbyt dobre. Dobre byłyby super, ale ja z mojego oczekiwania to po prostu tydzień czasu było dość, bo było troszkę nudno. Nie tylko jedzenie, plaża, tak jak widzicie, jedzenia tutaj było aż za dużo. Nie po to się jedzie na wakacje, żeby tylko obżerać się i jeść ile dosyta. Może hotel był piękny, piękny był resort. Nie mogę narzekać, bo naprawdę było tam wspaniale. A tu są te budowle kubańskie, nie wiem tutaj kto mieszka. Tutaj na tym Półwyspie Helskim. Ja to tak nazywam Półwysep Helski, bo całkowicie podobny. Ale to nie jest prawdziwa Kuba, co w tej chwili widzicie. To są tutaj prominenci, prawdopodobnie mieszkają. Także to nie jest rzeczywista prawda. Kubańskie domy całkowicie są inne. Tutaj są odmalowane. I tego za bardzo tej biedoty nie widać. Tak samo jak w tych hotelach nie widać biedoty. Bo jest tak dla gości hotelowych, to jest całkowicie inny świat. Nawet te autostrady, co tutaj widzicie, te ulice są budowane tylko dla gości hotelowych i to nie jest cała prawda, co na tym filmie widać, bo życie na Kubie jest całkowicie inne, okropne, trudne bardzo to życie. Jak ktoś sobie przypomina lata 80., 70. w Polsce, ale w Polsce wtedy nie ma co pewnać do Polski z czasów komunizmu, bo komunizm kubański jest całkowicie inny, odmienny. To jest całkowicie inny świat zamknięty, tak jak w klatce. Dlatego nie czułem się tutaj, nie czuliśmy się tutaj na Kubie zbyt dobrze, a tu nawet na plaży tak wygląda, jakby ona była nago, a to nie jest nago. Ona miała tam stringi, także to robiły sobie zdjęcia. To jest plaża kubańska. Proszę zobaczyć, na tej plaży kubańskiej bardzo mało ludzi się kąpie. Inaczej jest na Hawajach. Później pokażę z wakacji z Hawajów film, druga część będzie. Zobaczycie, że w morzu są tysiące ludzi na deskach, a tutaj jest normalnie ponuro, cicho, spokojnie, tylko leżeć i pić i jeść, nawet na plaży. I co, było to fajnie, nie powiem, że było źle, bo było super w tym hotelu, ale ja nie wiem, czy bym drugi raz już tu pojechał. Dobrze było tak raz pojechać, zobaczyć, ale to za bardzo było nudne, bo ja zawsze pojechałem na wakacje, to troszkę na plaży, troszkę po sklepach chodziłem, troszkę się jeździło samochodem, pozwiedzało wyspę dookoła, na shopping, na zakupy się pojechało. Było wszelkie inne możliwości, bo trudno mi było sobie wyobrazić, żeby leżeć tak jak tutaj na plaży i tylko czekać godzinę, leżeć 2 godziny i już z powrotem iść na jedzenie. Po prostu jedzenie i plaża, to nam to nie odpowiadało. Tak jak powiedziałem już, nie było to złe, to fajne to były te wakacje, ale no takie inne niż właściwie oczekiwałem, że to tak all inclusive, wszystko obliczone, że tak będzie w takim hotelu i tym bardziej na Kubie czy Meksyku, bo to są takie państwa, że niestety tylko siedzi się w hotelach.
nie ma. Oczywiście wyjechaliśmy na jeden dzień do Hawany, zwiedzić Hawanę, ale to nie jest też wyjście, bo to człowiek jest kompletnie zamknięty. Zresztą kto nie wychował się w czasach komunizmu, to trudno to mu to wytłumaczyć, co to znaczy komunizm. A ja jeszcze dobrze ten komunizm w mojej pamięci jest, bo pół życia w sumie spędziłem w systemie komunistycznym i dobrze ten system pamiętam, dlatego na Kubie tutaj byłem, tak się czułem, jakbym wrócił 40 lat temu czy 50 do tyłu i tak jakby było w Polsce. To kultura tutaj kubańska jest taka podobna jak 60 lat temu, bo i te stare samochody, raczej nowych samochodów nie ma dużo, nie ma wyboru, tylko te stare samochody oni naprawiają, balują, myją, po prostu szyją, co tylko jest możliwe, żeby ten samochód jak najdłużej jechał. Ale tym samochodem jeździ się bardzo nieprzyjemnie, bardzo niewygodnie. Także jechaliśmy do Hawany około 200 km w jedną stronę, także ja już oczywiście miałem dość. To nie jest komfort jazdy, do którego żeśmy tutaj się wystrzeli w Kanadzie. Po prostu całkowicie inny system. To nie jest wygoda, to nie jest komfort. Oczywiście ten resort, ten hotel, gdyby był w Kanadzie czy w innym, jakimś innym państwie, byłby bardzo drogi. Chociaż on i tak był bardzo drogi, bo 350 dolarów za jedną noc, to uważam, to jest bardzo wysoka cena. Za tę cenę na Hawajach też by był bardzo elegancki i hotel. Oczywiście nie taki jak ten, bo taki jak ten mógłby kosztować 1000 dolarów za jedną noc, bo są takie na Hawaje, można zapłacić 5000 za jedną noc też. Ale ja chciałem wam pokazać, porównać, jakie są Hawaje. Zobaczcie, tych kilku ludzi w morzu, to nie tutaj nie można sobie swobodnie popływać w tym morzu, bo są duże fale, nigdy nie wiadomo. O, właśnie ten półwysep, ja nazywam półwysep Helski. I tutaj ta strzałka pokazuje, tam ten nasz hotel był, a tu jest całe w morzu. Tu są wszystko te hotele. Tu jest mapa Kuby, prowincje kubańskie. My byliśmy tam na lewo, na górze, z lewej strony. A tutaj jest południe Kuby, to jest bardzo duża wyspa. Nie wiem ile żywności. A teraz pokażę wam Hawaje WestJet, które lata tutaj od nas, Vancouver, na Hawaje. Jesteśmy na wyspie Maui. Pojechaliśmy też na wyspę Maui, dlatego że syn tutaj był na miodowy miesiąc, po ślubie przyjechał tutaj na wakacje i tutaj mu się bardzo na Maui podobało. No ja tutaj przyjechałem też na Maui, ale na Maui nie podobało mi się za bardzo, bo też taki bardzo zamknięty, może nie zamknięty, bo mieliśmy samochód tak jak teraz jedziemy, wypożyczyliśmy samochód, jeździliśmy po wyspie samochodem i zwiedzaliśmy się, bo od hotelu do miasta było kawałek drogi, około co najmniej 40 minut trzeba jechać do większego miasta Kahulu i to jest jedno z największych miast na tej wyspie, około 20 tysięcy mieszkańców. To jest jedno z największych miast i Lahaina. Także tutaj to jest ta wyspa podobna wielkości do Oahu, na ta druga wyspa, gdzie jest Honolulu, Waikiki, ale na tej wyspie stosunkowo bardzo mało jest mieszkańców. To jak widać, tereny takie bardziej dzikie. Ludzie tutaj robią zdjęcia. O, tak jak to plaża. Zobaczcie, ta plaża hawajska jest całkowicie inna niż na Kubie. Tutaj coś się dzieje i tego mnie na Kubie brakowało. Ty właśnie tych morza, tych tysiące ludzi, co są w morzu na deskach, pływają,
a tam było takie cicho, spokojnie, kompletnie, ja nie wiem, chyba już więcej na Kubę nie pojadę. Byliśmy tam zachwyceni tą Kubą na początku, ale później to wrażenia opadły, po prostu nam było nudno. A tutaj można leżeć na plaży godzinę, dwie, popatrzeć, co się dzieje na plaży. Naprawdę coś zawsze się ciekawego działo i inny świat. O, tutaj w tym hotelu mieszkaliśmy 4 lata temu w tym hotelu na 13 piętrze, także mieliśmy piękny widok z balkonu. Później pokażę, jak to wyglądało z balkonu. Widzę piękne, chyba jest tam piękne i tego nie można porównywać do Kuby, bo to Kuba to jest inny, kompletnie inny świat. Na Hawajach można było chodzić do sklepy, można było jechać samochodem w koło wyspy, po prostu wiele innych rzeczy. O, tutaj jest, pokazałem, miał widok z mojego pokoju z łóżka. Nagrywam z łóżka, od poduszki. O, tutaj moje łóżko było, także ledwo się obudziłem, już widziałem, co się dzieje na plaży. Także drzwi mogą być otwarte, jako że w nocy było 24 stopnie ciepła, także nie było obawy, że będzie chłodno. Oczywiście klimatyzacja działała, bo bez klimatyzacji nie działo mi się tutaj za bardzo. To nasz pokój pokazuje. Nie był za wielki, bo to dla że hotel okrągły. Te pokoje były też takie kształty, miały troszkę inne, zmienione. A tutaj właśnie widzicie, z rana już ludzie siedzą w morzu i korzystają z tego wody. Od samego wczesnego ranka jeszcze nie zdążyło wzejść słońce. Na plaży jeszcze tutaj niewiele ludzi jest. Ale to, co było widać. O, teraz wieczorem. Wieczorem Hawaje żyją życiem, tak jak podobnie Las Vegas. Dlatego mi się tutaj podobało, tu na Hawajach. Jest kompletnie inne życie niż na Kubie. Na życie to jest takie powolne zamieranie. Dla turystów oczywiście jest pięknie, wszystko ładnie, ale popatrzeć na to życie ich tutaj Kubańczyków to jest okropne. A Hawaje to jest życie. Po prostu przypominałem mi się tutaj, jak byłem w Las Vegas, w Nevadzie, w Stanach. Podobnie było, tak jak tutaj, nawet trudno by było powiedzieć, że to nie jest Las Vegas, bo całkowicie podobne. Tysiące ludzi chodzi po ulicach aż do późnej nocy, także Hawaje to są Hawaje, także następnym razem wybrałbym Hawaje zamiast All Inclusive Resort. To tyle, dziękuję za uwagę.